Im bliżej do referendum w Wielkiej Brytanii, tym atmosfera staje się bardziej napięta. W kilku ostatnich tygodniach we wszystkich sondażach zwolennicy opuszczenia Unii Europejskiej są w przewadze. Nie ukrywajmy, że ewentualny Brexit i jego konsekwencje są wielką niewiadomą, co napawa wielu Polaków mieszkających na wyspach ogromnym strachem. Myślę, że w tym momencie bardzo niekorzystne będzie dla nas, jeśli wyjdziemy. W zasadzie nie wiemy, czego się spodziewać po tym wyjściu, co to będzie dla nas znaczyło. Wiem, że wśród rodziców są takie obawy, że będziemy musieli wrócić do Polski, a nasze dzieci, które tutaj żyją od kilku bądź kilkunastu lat, czują się już tutaj bardziej obywatelami Wielkiej Brytanii, są oswojone z tą kulturą, a nie z kulturą polską. Przeciętny Kowalski, mieszkający i pracujący w Zjednoczonym Królestwie, widzi zagrożenie, jakie może przynieść Brexit. Widzi zmiany i negatywny wpływ na wiele aspektów życia codziennego. Zmienić się na niekorzyść może prawie wszystko. Obawiam się tego wyjścia. Jako historyk, nie wiem, uważam, że mamy wspólne wartości, wspólna kultura. Wiele nas łączy jako państwa europejskie i mimo tych wielu politycznych niedociągnięć uważam, że powinniśmy zostać, ale i osobiście też się obawiam, gdyż jestem w tym kraju 3 lata, to jest taka ta grupa tych osób, która do końca nie wiadomo, co z nami będzie po ogłoszeniu, bodajże liczmy, że to zakończy się to jednak pozytywnie, ale jeżeli by było negatywnie, byśmy musieli, by Wielka Brytania ogłosiła odłączenie od tej Unii Europejskiej, Brexit. Nie wiem, czy moje plany związane tutaj z Wielką Brytanią i jaki by to miało wpływ na moje plany. Według opinii nie tylko polskiej mniejszości, ale również innych nacji, jak i samych Brytyjczyków, ewentualne wyjście jest możliwe. Ale najgorszym jest brak konkretnej wiedzy. Co się zmieni i w jakim natężeniu? W których rejonach naszego życia codziennego możemy oczekiwać zmian? Na pewno nie będzie tak, jak było. Jeśli wyjdą z Unii, to po to właśnie, żeby takim jak my, no na nas zaoszczędzić po prostu, tak? Więc na pewno ukróci się wypłacanie benefitów, ukróci się socjal, będą nieco bardziej rygorystycznie patrzeć na nasze dochody, więc raczej zbędnych ludzi po prostu będzie się odsyłać stąd. Do samego referendum zostało równo tydzień. Wydaje się, że zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej prowadzą w sondażach. Jeszcze tylko tydzień, a Europę może czekać naprawdę ogromne zaskoczenie. Z Londynu dla portalu polskieradio.pl Piotr Szlachtowicz.